Tutaj z drugiej strony takie widzimy podobne. Sześć takich jedniczek. Słuchaj, tu przyjdę, będzie lepiej. Bo... O. Wnuczka Iwana, syn, ojciec jest Iwankę, a matką jest olimpijka Lola. Też. I dwa młode masz i to jest szybko ona sparowana? No, ona jest sparowana właśnie z Jasonem. Go w tej chwili tutaj nie ma, bo tutaj był kąpany i poszedł gdzie indziej, żeby doszedł do siebie. Mam ci przekazać, że ja właśnie powiedział, że kupowałeś u niego gołębia, a za kilka lat on przyjedzie do ciebie kupować. Cieszę się, że czy będzie go stać? To nie są tanie rzeczy. To właśnie. Tutaj mamy ciekawego gołębia. Babka. To jest gołąb, który znajduje się w katalogu Jo Herbotsa. Ja. Million King. Million King. Iloletni? 11 rok. Hat schon erst Konkurssieger gegeben, ne? Pierwszy konkurs na koncie i młode też już pierwszy na koncie. Was ist Kugel ist dran? Iwan. Syn Iwan. To jest gołąb, o którym wcześniej mówiłem. To jest drugi gołąb, który jest synem Gusa i zarazem jego inbredem. Tutaj masz, z tego co rozumiem, oprócz tych polskich hodowców, których na początku wymieniłeś, nie masz żadnych na dzień dzisiejszy. Widzę, że ja jestem zafascynowany gołębiami z Gusa, tak? Robert, oprócz tych gołębi, które tutaj wymieniłeś na początku polskich hodowców, innych nie masz już? Żadnych innych? Wszystkie tylko w tej chwili są gołębie z zagranicy. Tak, wszystkie z Belgii. No, hodowla jest oparta głównie na gołębiach Herbots, Kopman, no, Heremans. No i tak jak mówiliśmy wcześniej, Gaby, Vandenabele. Ten samczyk duży, co to jest? No właśnie, to też chciałbym o cenę zapytać. Jo, jestem bardzo ciekawy. To sam szepczą, może zobaczy, te młode wszystkie są tam, nie? Bo chwila nie uwadnia, wiesz, nie? Już za późno. Już szeptali coś tam. Już my tu sobie możemy tego, ale... No i co to jest teraz? No, teraz poczekamy, zobaczymy, co powie. No, tutaj na dole mamy trójkę dzieci Iwana, one różnie są parze. A tu mamy ciekawego gołębia nabytego od braci Połów. Samczyk. Pokażę. Sam, tu jest druga samiczka, która jest Iwankę razy Lola, ona została dopiero dzisiaj. Na dole? Tak, do polowania. Druga samiczka. A on tam sobie siedzi. Sister. Ja. Góry. A to jest gołąb Alfredo, kupiony od braci Połów. Tutaj dzięki uprzejmości oczywiście Manfreda. A co on myśli o tym gołębiu, Manfred? What do you think about this pigeon? It's old, huh? Yes, old. It's old. To jest, but he got very good qualities. Stary, dobrej jakości. To jest inbred Klampera. Klamper. It's Janssen. Louis Adriansen. Louis Adriansen. Adriansena, tak? I on tutaj ma wnuczkę kanibala. Van Dijk'a. Czy Kessa Basuły. Diese Taub ist viel besser als dieser. Ten gołąb jest dużo lepszy niż tamten. To jest syn Rudego. Zun Rudy. Top. No, udało się go kupić od braci Połów. Ciężko było. This is just a na słoneczkę. A this one? Iwankę razy Lola. Tak zastanawiam się, jak te, wiesz, jak go z tymi gołębiami, co w rękawach będzie miał na samolot go wpuszczał. Coś zobaczymy. Wer hat gepaart? Tam się. Hast gut angepaart. Hast wirklich gute Paare zusammengesetzt. Cieszę się bardzo. Manfred, przetłumacz. Według własnego uznania. Dobrze parę połączyć. No, die Taube hat noch 4 alte Federn stehen. My wszyscy wiedzieli, o co chodzi, to właśnie Jo, patrząc tak pobieżnie, oglądając gołębie, twierdzi, że są bardzo dobrze spalowane. Tutaj Robert sam z doświadczeniem jakimś tutaj... Małym, prawda, ale, wydaje mi się, że się udało to trafić, skoro taki człowiek jak Jo twierdzi, że jest dobrze, no to się bardzo z tego powodu cieszę. No.
Tu tych gniazd ma, ale w każdym gnieździe masz osadzoną parę jakąś? Tutaj? Tak. Czy jakieś wolne zostawiłeś? W każdym gnieździe są pary. W każdym gnieździe pary. Też taka procedura była, że tu parowałeś najpierw? Nie, nie. Nie, nie, nie. Tutaj były parowane gołębie w celach. Powiem szczerze, że po tym jak zostały wpuszczone, nie było problemu z parzeniem. Żadnego. Dobrze. Tutaj mamy tą samiczkę, o której wcześniej mówiłem. Ty o dużo samiczkach mówiłeś, to przypomnij, o którą chodzi konkretnie. To jest samiczka córka Iwana, która dała, ona już ma, po niej już mam dwa mutki, dwa jajka zabrane i teraz siedzi na kolejnych jajkach. Ona sparowana jest samcem, który jest synem gołębia, który miał ujo cztery pierwsze konkursy powyżej 700 km. Też to jest cała para kupiona od JOS gołębnika rozpłodowego. I to jest samiczka, która dała już u gołębie ujo, które były, miały pierwsze konkursy. Zobaczymy, co ja teraz. Proszę, wiesz co, ja się może przesunę, o, żebyśmy więcej mogli pokazać tym hodowcom. Tutaj praktycznie te gołębie w większości, 90% tych gołębi. O, tutaj jest ta para, o której mówiłem wcześniej. Samczyk płowy, Silverstone Roan razy niebieska. To jest pełna siostra Olimpijki Iwon, córka Iwana. Zagonił ją do tej siedemnastki. Tak jest, bo akurat one miały dwa mutki wychowane, dwa jajka zabrałem i teraz będą mieli następne dwa jajka. Tutaj widzę w pojnikach też wodę ciągle, też na razie z jakimi dodatkami czysta. Dzisiaj to jest, we wszystkich gołębnikach jest tak samo. Na jakich produktach bazujesz, jeżeli jakieś coś używasz, suplementy diety? Jeżeli chodzi o... praktycznie nic nie używam. Głównie używam taki produkt ROPA, co to nazywa. Tak? Odkąd zacząłem to stosować, to gołębie są w dużo lepszej kondycji. Te ROPA B, tak? ROPA B, tak, tak. Naprawdę... Wydaje się, że ma to jakieś znaczenie. O Jezus Maria, ten komentarz to nie wiem, czy on go nic poprawności politycznej nie usunął. Co tutaj jeszcze mamy? No, coś takiego. No, wszystkie gołębie, mamy bardzo wszystkie są gołębie warte uwagi, bo to są gołębie po najlepszych gołębiach z linii gołębi Herbots, tak? Wiesz co, ja ci inne pytanie. A są tutaj gołębie też od Gintera Prange, o których zapomniałem powiedzieć, tak. Między innymi ten samczyk. Ten tu, niebieski. I z czego to jest? 330? Czy ten... Gimbret to jest bodajże syn 330 razy córka 330. Mm-hmm. 330. Żeby trzeba było zobaczyć. Słuchaj, pytanie, bo z tego co zrozumiałem, czy dopiero w drugi rok zajmujesz gołębiami tak poważnie pocztowymi, tak? Tak, oczywiście. A tą wiedzę czerpiesz skąd? Tak naprawdę jest człowiek, który mi pomaga. Jedynym jest Manfred, a jest jeszcze jeden człowiek, który mnie prowadził cały czas. I wydaje mi się, że jego rady przynoszą tutaj dobre rezultaty, dobre wyniki. Jest to Wygaś Janusz. Tak. Sobie tak rozmawiacie wtedy? Katalogi oglądasz jeszcze chyba? No bo tu widziałem i tak masz kilka takich? On po prostu udziela mi rad hodowlanych, nie rozmawiamy o ptakach. Tak. Aha, czyli o prowadzeniu hodowli. No a zaraz ten spokojny siedzi, sobie patrzy. To może temu imię damy Telewico. Telewico, zobaczmy. Siedzi sobie spokojnie. To też Prangego? To jest oryginał. Czekaj. A jeszcze mamy świetnego gołębia w hodowli, Manfred, o którym... Ja? O którym należy powiedzieć Albert Derwa, tak? Syn Paulin, ale to nie jest ten. Syn Paulin, ale to nie jest ten. On chyba jest na zewnątrz. Tutaj na wolierę sobie wychodzą, tak? Świetna samiczka też. One tu wyjście na wolierę mają? Tak, tak. One tutaj te gołębie, to proszę, żebyś przetłumaczył dla Jo, te gołębie, które są w tym gołębniku, mają, ze względu na to, że są od niego, mają największą wolierę. Większej tutaj nie ma. Das Schlag ist nur für deine Taube. To jest samiczka od braci, nie od braci, tylko od Berkamen. A ja sobie teraz tylko popatrzę przez to okienko. Oj, patrzmy. One mają tutaj taką wolierę. Ona jest pod gołębnikami, ale miejsca dużo, świeże powietrze. One sobie bez problemu mogą tutaj z tego korzystać. A tutaj telewizor, zobacz, telewizor siedzi, zobacz, spokojnie, po dziobie. To tak jest, to już tego gołębie nie ma. Ty Manfred, ale ten to jest as, zobacz, spokojnie jak diabli i patrz. O, jeszcze będzie. To jest telewiz, już ma imię telewiz. Bijący. Teraz podsłuchiwał, oglądał. Bijter. To widzimy, ciekawie tutaj jest.
dużo z tych gołębi będzie do później do kupienia. Gołębi u Krzyśka. Tu będziemy sobie tutaj w aukcjach. Popatrzmy. A tutaj są ciekawe gołębie, które też wydaje mi się, że warto by zobaczyć. W większości od Bandenabele. Tutaj ocieplenie masz w gołębnikach też ocieplone są? Tak, są ocieplone zimą, bo bardzo wcześnie są rozpoczęte. Tu masz szczelne, widzę, okna i wtedy w zimie ty dogrzewasz też, czy nie? Masz tutaj jakieś maty grzewcze? Nie, nic nie dogrzewam, natomiast zamknięcie tego powoduje, że jeżeli jest minus tam 10-12 stopni, to tu w środku jest plus 1. Aha. Samuraj, Bandenabele. A tu sam samuraj. Tu masz na ogiera zrobione, tak? Widzę. Tak, to jest, są cele na ogiera, ale jeszcze nie są, to są też według mojego pomysłu zrobione. O, tu jest bardzo ciekawy gołąb. Manfred, myślę, że... Myślę, że o nim warto powiedzieć. Pełny brat gołębia Wiktor od Savage Duran. To jest taka ciekawa... Gołębie od Marka Polina też jest samiec po obchwanie. Kupiony też. Tutaj widzimy, jo, wygląda skrzydło. Savage Duran. Tutaj jeszcze, jak już mamy chwilę, to popatrzmy. Tutaj w tych celach, gdzie są samiczki, są, jak się nazywa, ruszta. Natomiast tutaj, żeby lepsze krycie było, jest bez rusztu. To jest przemyślane tak, w tym celu, tak? Robiliśmy takie klatki też, to przypomnijmy sobie, to jest bardzo istotne. Dużo miejsca. O. Tutaj głównie są gołębie po New Blixemie od Bandenabele, ten samuraj. Jest tutaj córka Benji, są dwa gołębie Imbredy DiCaprio od Markusa Bauera. DiCaprio jest Leo Hermansa. Tak. DiCaprio jest Angel Little Guy. Jest. Wnukiem Olimpiadę 003. A wnuczka Olimpiadę 003 też tutaj mamy. Jednocześnie Imbrettę. No jest taka duża samiczka. To jest ta właśnie, tak? To jest nieco tutaj, to jest samiczka. To jest samiczka. Samiczka. Ona tak, taka jaka duża samiczka jest, to jest Imbretka Olimpiadę 003. Z którego roku to jest gołąb? 2010. Bardzo ładnie tutaj. I ona właśnie jest samcem, który jest imbredem od Markusa Bauera, imbredem DiCaprio. Tutaj jeszcze zadam Ci pytanie, kolory z jakiego powodu to zrobiłeś? Bo tam nie miałeś nic pokolorowane w tych tutaj, a tutaj masz... Kolory są porobione w tym celu, żeby te gołębie bardziej orientowały się... O, dla nich tylko, tak? Tak, oczywiście. Tam, że dla mnie są numery na celach, żeby wiedzieć, skąd zabrałem ewentualnie jajka, bo jajka nie są chowane przez same gołębie, one siedzą cały czas na jajkach sztucznych, natomiast wykluwane są... W inkubatorze, tak. Wtedy jest większa pewność, że te jajeczka nie ulegną zniszczeniu. O. Bardzo ładnie to wygląda i zobaczmy też, na co warto zwrócić uwagę, jakby hodowcy chcieli sobie, że tak powiem, podglądność rozwiązania, że tu mamy Imbret Olimpiadę 003. I na ogiera mamy część boksów takie duże do parowania i część takie zwykłe, mniejsze. Tutaj mamy też naprawdę ciekawie tu jest. Dobrze. I tutaj też na ogiera też. Tutaj są głównie gołębie Gerarda Kopmana. Tu Kopmany, tak? Tak. Mamy zamknięte. Jest tu córka Rudego, oryginalna też sparowana z samcem, który jest wnukiem do Jasona od braci Połów, którego tam widzimy pod tą siódemką, teraz ze skazy. Fantastyczny samiec. Zapytajmy. Z którego roku on jest? Z ubiegłego. To co właśnie teraz Jo powiedział, że on jest bardzo zadowolony z tego, właściwie jego przylot tutaj był też związany z tym, chciał poznać warunki, w jakich jego gołębie, które on sprzedał, w jakich warunkach te gołębie będą tutaj żyły. Bardzo pozytywnie jest. To będzie top. Gołębie są w bardzo dobrej formie. Odbiega to od standardowych takich warunków, które tutaj stwarzali przedstawiciele Zachodu w odpowiednich latach, jak przywozili z Zachodu tutaj innych lokatorów. Teraz co mu dałeś? To jest córka Rudego. Córka Rudego. Auchtoch też Rudy. No, jakby nie było przywieziona. Też była nie do sprzedania. No,
ale udało się, tak? Tu mamy gołębie. Teraz jak miałeś tą klatkę na ogiera, tutaj samiec, który był, to który to był? Jaki to miałeś? Jednego samca, na przykład ten samiec. On krył te cztery samice, tak? Nie, ja tego jeszcze nie wykorzystywałem. To jest na jesień, dopiero jak wyciągnę dla siebie mózgi. Wtedy dopiero będziesz te, że tak powiem, inne robić. Nie. To wtedy będziemy robić po Jasonie, będą ciągnięte gołębie, po tym Big Bossie, który jest od Leo. A to jest od Gerarda Kopmana Imbred Cassiusa. Imbred Cassius. Intel Cassius. Cassius jest famosy. Gerard Kopman. Syn Cassiusa, ale córka Cassiusa. Tak jest, syn Cassiusa. Mamy tutaj dwa tego, tu samca i samiczkę. Cassius Clay, to było imię Muhammada Ali, nie? Boksera słynnego. Żyjemy wiarę, tak się nazywa. To jest według mnie bardzo dobry gołąb, który jest wnukiem, on jest przywieziony oryginalny od Gerarda Kopmana, też z gołębnika rozpłodowego, bo jest z 14 roku. Co to jest? To jest od Alberta Derwy Sanczyk, czyli syn Paulin. Sparzony był z Daydream. To jest Daydream to chyba była najlepsza samica na średnio, na długim, średnim dystansie. Tak jest. Jednodniowym. On to jest właśnie syn Paulin razy ta Daydream. Świetny jest ten gołąb. Oryginale Kopman, aber Sohn Paulin mal pod skrzydło jedno. Od spodu, powiedz. Od spodu pokazać. Nie. Von unten. Flügel von unten. Pióryjady są. Nie ma. Nie, no już nie. Pióryjady zostały pozbierane na obie. Wcześniej. Tak, wyzbierane na zupę. Też ciekawy gołąbek od Gerarda Kopmana, Gikara razy Fridus. Czy Fridus razy Gikara, bo Fridus. Szlak, Kopman ich. Kopman szlak. Kopman szlak. Kopman Abteil. Ciekawe oglądanie gołębi. Tu jest ciekawy gołąb, którego zaraz złapię i pokażę. Którego... Tu też w rozpłodzie masz karmę mrowce? Wszędzie jest. Wszędzie też. A lutowałeś też na tej karmie? No to już go nie złapiemy. Lutowałeś też na tej karmie? Nie. Lotowałem na Wesel Anzeka. Tutaj też mają, widzę, wyjście na wolera, ale mniejszą mają. Kopmana mają trochę gorzej, bo mniejsza wolera, tak? tamte nie mają w ogóle, a są najlepsze, tak? Bo dopiero będzie robiona. Nie, to tak sobie... Tutaj jakby nie było, to wszystko jest w tej chwili tworzone. No. Jeszcze tutaj działamy cały czas. No. Jeszcze nie ma woli dla tych najlepszych gołębi, które są tam się stały. A ten gołąb, którego chciałem złapać, to jest... syn siostry Dolce Vita od Petera Wenzla. Wspaniały gołąb. Manfred jak go zobaczył, to stwierdził, że to jest gołąb bardzo podobny do jego besta. Słuchaj, ja wejdę, pokażemy go może na górze, że jakąś siedzi. Otworzymy, bo tu będzie okopy. Nic nam nie ucieknie, nic. Zamknijmy. O, tu jest. Na samej górze w środku ten, tak? O, widzimy, on tam sobie siedzi. No i tutaj masz bezpiecznie, bo nawet jak tu wyjdzie, to jest ta kilka tych stopni zabezpieczenia, że nie ma takiego czegoś, że gołąb ucieka. Ale tutaj go idziemy złapać, go po prostu pod tą siatką. To jest syn siostry Dolce Vita od Petera Wenzla. No nie jest to oryginalny gołąb od Petera Wenzla, ale... Po tym go. Dobrze. Tutaj widzimy jeszcze, popatrzę, że masz suchy róż, wykorzystujesz, tak? To wszędzie, czy tylko w tym gołębniku akurat masz? W tych gołębnikach tutaj jest tak zrobione, bo wcześniej nie było zrobione w ogóle ruszta w gołębnikach, no już nie opłacało się tego przestawiać, lepiej jest. Suchy róż zastosować, tak. I widzę. Ale przynosi to pozytywne. Ale widzę, go masz na ruszcie. Na ruszcie, tak. od kolegi Rzepki, bo to jest Polmarku filmu, widzę. Tak. I to jest na takiej zasadzie, że wszystko z tego, co tam wyschnie, spada na spód i ten róż, ten suchy wiór zostaje na górze, więc można go jeszcze wykorzystywać. Aha, naprawdę jest to bardzo dobre rozwiązanie. Jeszcze tam zapytałem, bo patrzę, lampa jest, do czego ją używasz? Żeby sobie poświetlić? Nie, no mamy tu oświetlenie teraz. No właśnie. Natomiast w pracach montażowych przede wszystkim. I tu jest ta właśnie woliera, którą oglądaliśmy od wewnątrz, a tutaj mamy ją... tych herbotca. To jest
Gołębie Jo. Słuchaj, niech wejdzie, będziemy mieli Jo Herbot ze swoimi gołębiami. I w Polsce. Herbot z familii. Herbot z lot. Ja. O, tak jest. Herbot z lot. No nic, teraz nam, teraz nam pozostaje tylko pójść poglądać sobie te szczerodowody, co rozmawialiśmy o tym. Dobrze, a tam są te kominy, w tym nowym to jest właśnie co kolega pokazywał. Tam widzimy, jak wyglądają te kominy zamontowane. My je, te rozwiązanie z kominami to i podymów widzieliśmy u Krzysztof Kusia, u wielu hodowców w Polsce. Już nie mogą z papierosem oglądać. Ubolewasz. Tak. Podejrzewam, że za niedługo zapomną mnie w ogóle, że... Ale żadnych motywacji nie będzie wśród zawodników klubu sportowego Twardawo do tego, żeby wygrać, bo trener już przestał palić bez awansu. A tak jak było za warunek, że jak awansują, to przestaniesz palić. One tak awansują. Dobrze. Właśnie wczoraj kolega na treningu jeszcze był, także na pewno tam... Nie jest to martwy sezon też dla piłki nożnej. Dobrze, to nic. Przejdziemy teraz może już oglądać sobie jeszcze te rodowody i porozmawiamy troszeczkę jeszcze o gołębiach.